Codzienna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, pani dyrektor. Witam, dzień dobry. Czy aplikacja Źródło wprowadzona kilka tygodni temu naprawdę może być źródłem wyborczych problemów, tak jak ostrzega Państwowa Komisja Wyborcza? Czy może być, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalny komunikat, że może być, to należy przyjąć, że pewne niedoskonałości w tym systemie informatycznym oczywiście występują i dla wyborów, czy dla sporządzania spisów wyborców może być to niebezpieczne. Do nas również docierają informacje z gmin, że źródło przysparza problemów, jak to zwykle bywa z nowymi programami, które są wprowadzane w obieg. Politycy PO mówią, że PKW niepotrzebnie straszy, za to politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że grozi to wszystko sfałszowaniem wyborów. Będzie kolejna awantura? Czy będzie kolejna awantura, trzeba by było zapytać polskich polityków. Jak pan redaktor mówi, z tego wynika, że ta awantura już wisi w powietrzu i jeżeli rzeczywiście to źródło nie będzie działało poprawnie i nie zostanie udoskonalone do momentu przeprowadzenia wyborów, czy do momentu druku spisów wyborców, no to awantura oczywiście może być, ale absolutnie nie uważam, żeby miało to jakikolwiek wpływ na sfałszowanie wyborów. No cóż, wiemy po ostatnich wyborach samorządowych, że systemy te komputerowe nie zawsze działają sprawnie. Mamy też wyniki raportu, znaczy kontroli, Najwyższej Izby Kontroli w PKW czy w KBW, w Państwowej Komisji Wyborczej. No i mamy, zdaje się, decyzję, że w tych wyborach prezydenckich głosy będą liczone na piechotę. To prawda? Rzeczywiście faktem jest, że Najwyższa Izba Kontroli zaleciła Krajowemu Biuru Wyborczemu, jak i Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzenie wyborów prezydenckich bez wspomagania informatycznego, ale w tym miejscu należy zauważyć, że prace nad nowym programem informatycznym wciąż trwają i w połowie kwietnia testy na poziomach delegatur Krajowego Biura Wyborczego się odbędą i dopiero po przeprowadzeniu tych testów zostanie podjęta ostateczna decyzja, czy wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone bez wspomagania informatycznego, czy też z lekkim wspomaganiem, bo proszę też mieć na uwadze, że wyniki czy głosy za każdym razem przy każdych wyborach są liczone ręcznie. To nie jest, do tej pory jeszcze nikt nie wymyślił urny skanującej nasze głosy, że w momencie, kiedy przychodzimy do obwodu głosowania, pobieramy kartę, głosujemy, wrzucamy kartę do urny, to urna w tym momencie już sama nam skanuje nasz głos, czyli przyporządkowuje automatycznie do danego kandydata. Niestety ten wysiłek ludzki w dalszym ciągu jest potrzebny. Ktoś te karty musi wysypać, ktoś te karty musi poukładać na odpowiedź. Musi je porozdzielać, musi wyciągnąć z tych karty ważne, nieważne, głosy ważne, nieważne i dopiero wówczas ustalić wyniki głosowania na każdego z kandydatów. Wspomaganie informatyczne do tej pory odbywało się tylko w zakresie wprowadzania danych, kontroli tak zwanych, my to kolokwialnie nazywamy krzyżówkami, i przesyłania wyników na serwery Państwowej Komisji Wyborczej, ale czynnik ludzki zawsze był potrzebny. A kiedy poznamy wyniki? Teoretycznie głosowanie jest proste. Teoretycznie głosowanie jest proste. Z tego, co pamiętam, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wspominał o terminie wtorkowym. Wtorek wieczorem. Wtorek wieczorem. Ja bym była dość ostrożna w tych dywagacjach odnośnie terminu. Wyniki będą podane wtedy, kiedy poszczególne delegatury, czyli kiedy poszczególne okręgowe komisje wyborcze ustalą wyniki na poziomie zakresu swoich okręgowych komisji. Także no będą wtedy, kiedy na 100% Państwowa Komisja Wyborcza uzna, że wszystkie dane zostały prawidłowo ustalone. Jak głosujemy? Jedna karta, jeden krzyżyk. Jedna karta, jeden krzyżyk. 11 nazwisk. Jeden X. Żeby głos został uznany za ważny, muszą być to dwie przecinające się linie. Może być to X, może być to plus, nie może być to kolokwialnie nazywany głos w postaci ptaszka. No i pamiętajmy, jeden jedyny X, bo jak się okazało w poprzednich wyborach, no postawienie jednego X-a, czyli tak zwanych dwóch przecinających się linii, no było dużym problemem dla naszych wyborców. Inne formy głosowania, dopuszczalne, korespondencyjne, przez pośrednika? W tych wyborach każdy wyborca może zagłosować korespondencyjnie. Taki wniosek musi zgłosić w swoim urzędzie gminy, w którym jest wpisany do stałego rejestru wyborców. Według kalendarza wyborczego do 25 kwietnia, ale z racji tego, że jest to sobota, więc termin ten
zgodnie z przepisami zostaje wydłużony do poniedziałku, czyli do 27 kwietnia. To do zamknięcia urzędu. Do zamknięcia urzędu. Pamiętajmy, że adres, pod którym ma być wysłany pakiet wyborczy, nie musi być adresem w danej gminie, w której zamieszkujemy, ale musi być to adres z terenu polskiego państwa. Druga forma, która już obowiązywała w poprzednich wyborach, głosowanie przez pełnomocnika dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla wyborców, którzy ukończyli 75 rok życia, głosowanie przez pełnomocnika. No i coś, co nie występowało w poprzednich wyborach, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. To zaświadczenie trzeba pobrać gdzie? To zaświadczenie należy pobrać w Urzędzie Gminy, w którym jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców, najpóźniej w piątek przed dniem głosowania. I to wtedy z takim zaświadczeniem możemy głosować w dowolnym miejscu w Polsce? W dowolnym miejscu w Polsce, jeżeli w niedzielę 10 maja będziemy przebywali poza miejscem swojego stałego zamieszkania, nie wiem, nad morzem, w górach, w stolicy. Na podstawie tego zaświadczenia bierzemy takie zaświadczenie do głosowania, idziemy do najbliższej obwodowej komisji wyborczej, przedkładamy dowód osobisty, zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymujemy kartę i głosujemy. Pamiętajmy jedno, że pobierając zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymamy takie zaświadczenie zarówno na pierwszą, jak i na drugą turę głosowania. No ta nieszczęsna aplikacja Źródło zdaje się miała umożliwiać branie różnego rodzaju zaświadczeń w dowolnym urzędzie w Polsce. To tak nie będzie w przypadku tych wyborów? Ja powiem... Ktoś sobie przypomni o wyborach, a będzie na drugim końcu kraju. Nie będzie mógł tam dostać takiego zaświadczenia? Ja powiem szczerze, że dla mnie aplikacja Źródło jest dość enigmatyczną jeszcze aplikacją, jest nową. Z tego, co otrzymujemy informacje, no są problemy z działaniem tej aplikacji. Ktoś, kto umarł, jest w dalszym ciągu w tej aplikacji Źródło jako chodzący po naszej ziemi, no to jest w dalszym ciągu cały czas naprawiane. Najbezpieczniej jest udać się do swojego urzędu gminy i pobrać takie zaświadczenie. Ja rozumiem, że ta aplikacja oczywiście zezwala i można by było tak zrobić, ale najbezpieczniej. Starą metodą pójść do urzędu gminy, w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców i na podstawie i w tej gminie na pewno, czy w tym urzędzie na pewno takie zaświadczenie otrzymamy, bo nawet gdyby ta aplikacja Źródło nie zadziałała, to jesteśmy nawet w formie papierowej, jesteśmy w tej gminie, więc pani w ewidencji nas po prostu fizycznie znajdzie, że jesteśmy rzeczywiście mieszkańcem. Albo prosimy o głosowanie korespondencyjne. Także... I wysyłamy wtedy tą... Powiem tak. Kopertę z kartą wyborczą, tak? Dokładnie. W momencie, kiedy zgłosimy akces głosowania korespondencyjnego, pod wskazany przez nas adres przyjdzie do nas cały pakiet wyborczy z dość szczegółową instrukcją, jak zagłosować i co z tą naszą kartą do głosowania zrobić. I też prosiłabym wszystkich wyborców, którzy decydują się na głosowanie korespondencyjne, aby szczegółowo i uważnie przeczytać tą instrukcję, ponieważ pewnych zabiegów do wykonania jest całkiem sporo. Trzeba podpisać odpowiednie oświadczenie, kartę do głosowania włożyć do jednej koperty, potem tą kopertę włożyć do drugiej koperty. Także tych czynności jest do wykonania całkiem sporo, ale jest dołączona instrukcja dość jasna i czytelna, także myślę, że wyborcy, którzy poświęcą chwilę czasu na zaznajomienie się z nią, nie będą mieli problemu z zagłosowaniem korespondencyjnym, a oddany przez nich głos będzie ostatecznie uznany za głos ważny. A co z głosowaniem za granicami? Więc jeżeli chodzi o wyborców, którzy w dniu głosowania, czyli 10 maja, będą przebywali poza granicami naszego kraju, to oczywiście w dalszym ciągu funkcjonuje instytucja również za granicą głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, także przed wyjazdem należy takie zaświadczenie pobrać. W dniu głosowania udać się do najbliższej obwodowej komisji wyborczej. Zazwyczaj one są sytuowane w konsulatach i ambasadach polskich za granicą. Ewentualnie w tych miejscach turystycznych mogą być też w dużych ośrodkach, ale trzeba by to przed wyjazdem sprawdzić. Spis oczywiście obwodów głosowania za granicą jest podany. Druga opcja to jest dla wyborców, którzy przebywają za granicą, można dopisać się do spisu wyborców na swój wniosek u konsula.
No i w zasadzie to by było tyle. Również podobna sytuacja w stosunku do wyborców, którzy będą przebywali na statkach morskich. Co z obsadą komisji wyborczych? Będą problemy po tej nocy grozy z wyborów komunalnych, kiedy wszyscy koczowali do południa następnego dnia? Ale panie redaktorze, nawet w wyborach samorządowych nie mieliśmy problemu z obsadzeniem obwodowych komisji wyborczych. Bo nikt nie wiedział, czego czeka. Czy nikt nie wiedział? Myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę, że wybory samorządowe są to najtrudniejsze wybory do przeprowadzenia, bo tak naprawdę są to 4 wybory w jednym. Więc wydaje mi się, że tym bardziej w wyborach prezydenckich, przy wyborach prezydenckich, przy głosowaniu na prezydenta, z obsadą w obwodowych komisjach wyborczych nie będzie problemu. Pamiętajmy tylko o tym, że komisje są powoływane w składach od 7 do 9, w obwodach odrębnych od 5 do 7. W skład każdej komisji z urzędu wchodzi jedna osoba wskazana przez wójta, burmistrza, prezydenta. W obwodach odrębnych pracownik tej jednostki. A pozostałe osoby? Pozostałe osoby są to osoby, które muszą być ujęte w rejestrze wyborców z danej gminy, także członkiem obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta Opola na przykład nie może być osoba, która stale zamieszkuje i jest wpisana w rejestrze wyborców, bo stałe zamieszkiwanie tutaj nie będzie tożsame. Nie może być osoba, która jest wpisana w rejestrze wyborców na przykład w Kędzierzynie-Koźlu. Taka osoba może być członkiem obwodowej komisji w Kędzierzynie-Koźlu. A zgłaszają tych kandydatów do komisji komitety? Tak. Pamiętajmy o tym, że to nie my jako Krajowe Biuro Wyborcze i nie Państwowa Komisja Wyborcza, ani nie Okręgowa Komisja Wyborcza zgłaszają kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych. Robią to komitety wyborcze i wszystkie osoby, które zarejestrowały kandydatów na prezydenta, więc wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w wyborach i brać udział w pracach obwodowej komisji wyborczej, muszą skontaktować się z komitetami, z jednostkami terytorialnymi tych komitetów, czyli kolokwialnie mówiąc tak naprawdę z partiami politycznymi, które mają siedziby na przykład tutaj w Opolu. Pani dyrektor, czego boicie się najbardziej w przypadku tych wyborów? Czego się boimy najbardziej? Nie boimy się tego, że coś pójdzie nie tak, bo jak wskazały wybory samorządowe, wszystko jest tylko kwestią czasu. W końcu wyniki zostaną podane. Oczywiście przypominam, że byliśmy pierwszym województwem, które w wyborach samorządowych, czyli w tych najtrudniejszych wyborach, podało wyniki jako pierwsze. Tak naprawdę chyba nie boimy się niczego. Boimy się ewentualnie czego możemy się bać, to nagonki medialnej na Państwową Komisję Wyborczą i na Krajowe Biuro Wyborcze, że pracujemy zbyt długo, zbyt mozolnie, zbyt ociążale, że wszyscy muszą czekać na te wyniki głosowania i ewentualnych sugestii, że przez to, że dokładamy należytej staranności i staramy się zrobić to sumiennie i dokładnie, to że fałszujemy wybory. Także myślę, że tego boimy się najbardziej, a nigdy tego nie robimy. Staramy się za każdym razem robić to, tak jak powiedziałam, sumiennie, dokładnie, tak żeby tego potem nie poprawiać. I ten czas działa tylko i wyłącznie na naszą korzyść, a nie niekorzyść. No miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Naszym gościem była dzisiaj Joanna Maksymowicz, zastępca dyrektora opolskiej delegatury KBW. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.